Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Moi drodzy, odpalamy sobie kota, żeby móc szukać Cedrica, w sensie szukać śladów jego krwi, bo kot tam je pokazuje. Nie wiem, jakimś cudem Geralt w trójce już potem odblokował umiejętność szukania śladów po prostu. Tak, o. Patrzcie, oglądam przed pianem i cholerne budziki po prostu. Nie wiem, czy to było słychać. Ostatnio nie sprawdziłem. Ale no, budzik mi się włączył, poczekajcie. Miałem dopiero wstawać, dobra. A, tu można różne te ścieżki obrać, ciekawe. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. Nie no, to ja wiem, gdzie trzeba iść, wiadomo, nie? Trzeba iść stąd, w cholerę. Czyli tutaj. No, odjebał się pogrom, nie? Pyk. No, Cedric, gdzie jesteś? O, Cedric niestety raczej został. Możesz wlać. Serce mi stanęło w przełyku. Gdzie? Tędy, no. Cedric to chyba, jak tyle krwi, to już chyba nie za bardzo tutaj będzie co zbierać z chłopa. Chciałbym sobie Quen odpalę. Tutaj. Człowiek. Kurwa. Muszę wrócić na ścieżkę. Tutaj? Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Dobrze, w trójce już nie trzeba kota wpierdalać, żeby... Zwolnij mu. Nie może być daleko. Żeby być ten... Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Żeby szukać właśnie śladów krwi czy czegoś, nie? Całe szczęście. O, znaleźliśmy. Kedmin Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. A taka góra miękka, nie? Szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocali ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie.
No cóż. Level upik, dobrze usłyszałem? Ta scena. Pedrik to swój chłop był. Geralt, gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planują Skojatel? Chcą odbić barkę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. Oby się dało go, kurde, tam, wiesz, ogarnąć. No ja już podjąłem decyzję. Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Ja już decyzję podjąłem. Pójdziemy sobie do Rosza. Kiedyś usiądę i nagram wam, nie? Od tego momentu, jak idziemy z Roszem. Z Jorvetem, w sumie. Z Jorvetem, dobra. Teraz tak. Damy sobie jeszcze dodatkowo wigor. To generalnie nie wiem, czy to jest jakiś kurwa OP. Szczerze. Tutaj to jeszcze by trzeba było sobie pierdyknąć. Nie wiem, trzeba będzie ogarnąć. Na razie mamy wigor na 6. To jest dość spoko, bo dość dużo trzeba spamować tymi znakami. Najlepiej to by było pod Igni iść, nie? Chciałem iść do tego Rosza. Nie, nie chcę iść ten, dobra. Naraz, tak jak Vernon Rosz. No, fabularnie bardziej się zgadza to, że Geralt bierze i idzie z Vernonem, nie? Aczkolwiek, no, Jorvet to jest bardzo dobra droga i bardzo ciekawa przy tym. Ale mówię, kiedyś, obiecuję, że kiedyś sobie usiądę i sobie nagram Wiedźmina dwójkę na zasadzie, że sobie tu dojdę do tego momentu, pod miecz na przykład, i sobie pójdziemy z tym, ze Skojatem. Gdzieś tam kiedyś może, przy okazji. Albo jakiegoś streama odpalimy, co? Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam czas pozwoli. A tymczasem chodźmy tutaj. Kurczę, to jest w ogóle odcinek, będzie dzień po wrzuceniu Arkanii, a jeszcze Arkanii nie zacząłem nagrywać. Jakoś tak miałem ochotę jednak tego Wiedźmina kliknąć. Ja zawsze mam problem z zabraniem się za nową serię, więc będzie trzeba... Usiądę, nagram, wrócę, będzie ok, mam nadzieję. Dobra, chodźmy tutaj. Zapiszmy, żebym tu nie musiał później zapierdalać, jakby coś się wykrzaczyło. No, pomogliśmy Jorvetowi. W sumie to daliśmy mu po prostu miecz, żeby miał jak się bronić. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz idziemy sobie do Rosza. No, serwus. Sprawy się trochę skomplikowały. Co ty do cholery robiłeś ze Skojatel? A ty co, śledziłeś mnie? Za kogo ty mnie masz, Geralt? Mam od tego ludzi, konkretnie Wes. Jorvet sporo wie o królobójcy. I najwyraźniej nie jest już im po drodze. Może nas do niego zaprowadzić. Jedyna podróż, w którą udam się z Jorvetem, to droga na szafot na rynku w Wyzimie. Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi. Dobra, skoro tak chce się bawić. Cały flot sam płonie. Jak to się zaczęło? Gdy Wes doniosła, że umówiłeś się z Jorvetem, rozkazałem Loredo zapewnić nam wsparcie. Banda durni. Mieli czekać na sygnał, ale kuszników swędziały palce. Mimo zaskoczenia, Jorvet, Skojatel urządziły nam piekło. Ledwo uszliśmy z życiem. Wielu moich ludzi jest rannych, ale ci od Loredo. Gdy w faktorii gruchnęło, że elfy wyrżnęły tuzin żołnierzy, ojcowie dwóch z nich postanowili odreagować na elfie dziewczynie. Resztę znasz. Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Roż,
Płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt Skedwen. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg Skedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant Faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas, tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu, działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko niedojdy z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Jama lwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w elfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze tę kieckę. Po obchodzie Faktorii Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się wiedźmin. Wes otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego, zapędzajcie kurwiksynów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. No, to do roboty. To lecimy. W sumie to też jest ciekawa opcja. To nie jest tak, że ścieżka rosza jest jakaś nudna. Też jest właśnie interesująca. Tylko po prostu ja zawsze... Kurwa, wyszedłem stamtąd głąbie kapuściany. Co za typ. No, więc generalnie ogólnie to jest dość ciekawie, nie? Jeszcze jakoś się ten... Nie, już narasta jak skojatel jest zrobione. To ten ziomek... No niestety nie wiem, czy żyje. Spoko był ziomek, spoko był. No trudno, no. Pomogliśmy Jorvetowi, dając mu miecz. Geralt by się tak zachował, więc... Ja też uważam, że... Twój chłop pomógł nam, nie ma co go... Jeszcze za wcześnie. Po zmroku. Nie mogę się tutaj... ...spoczywać. A to na czerwono już jest, widzieliście? Odpoczynek. Do północy. No i siemano. Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą cię miały w swojej opiece. Ale pierdolisz. Jeszcze kurwa się zacięło. Come on. Tak, okej, dziękuję. Dobra. Teraz pytanie, czy ja to mam po cichu pizgać? Chyba tak. O kurewka, zapomniałem o tym. Mhm. No dalej. Okej. O kurwa, kurwa, kurwa. Ogłusz lub omin kupca. No dalej, bujni się. On nas nie widzi, okej. Pyk. Znajdź Helenę. No. Oj, Geralt. Co za typ.
Dobra. Myślę, że ja to mam przejść. Kurwa. Chyba nie tędy. Jakby to przejść tutaj, kurczę, widzicie to? Przestań się przyklejać do tych ścian. Okej. Co? Wow. To się kurwa udało za pierwszym razem. Niesamowite. Siemano. Ty jesteś przyjacielem tej nowej. Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka dziwkę pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać okno w przybudowce. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Te. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mur i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, zabij go, Wiedźminie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co nam zrobił! Śmierć zdrajcy, no tak. Kurwa, i zapisuję i mi się teraz zatnie gierka, no nie wytrzymam. Dobra, dobra. No okej, okay, odszukuję matkę Loredo w piwnicy posiadłości. Tak. No wcześniej to było zamknięte, jak tutaj byliśmy, nie wiem czy pamiętacie, ale... Jak właśnie było. To będzie quick time event, z tego co pamiętam. Tak, tu jest to zejście jebane. Tutaj byliśmy, nie wiem czy pamiętacie, czy... Tu nie. Nie. Tak, tu jest ta jaskinia, widzicie? Ja w ogóle źle poszedłem. To jest ta jaskinia, co Nekery zabijaliśmy. Ale po chuj jest to zejście, to nie wiem. Zastanawiam, jak ja mam przejść tam. Dawno nie szedłem tą ścieżką. Bardzo dawno. Ale dobra, zobaczmy. Tutaj to jest. O, dobra, kurwa. Pyk. Siemano. I chyba sugerują, żebyśmy się pospieszyli. Dobra, kurwa. No nie. To jest pytanie, czy my damy radę tutaj to ogarnąć tak, jak ja bym chciał. Czyli po cichu. Dobra, on teraz będzie szedł gdzieś w tę stronę, to? Pierdalaj. Dobra. Napierdalać w ten prawy przycisk. Jeb. Pięknie. O. Tak, tak, tak. Zbieramy jak najbardziej. Wszystko co jest. Jakieś mieczyki. Kloc. I co, i tędy trzeba przejść. Dobra, to będzie quick time event, pamiętam. Kto ty jesteś? Czego tu szukasz?
Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny. Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje. Zamknij się i daj mi klucz. Klucz. Gdzie ja go wsadziłam? Kurwa, dobrze kliknąłem? Źle kliknąłem. Ja pierdolę. Co za gówno? Geralt dał się zabić przez jakąś starą rurę. No, pięknie. Brawo, kurwa. Nie, no pierdolisz. Dobra. Chodź z tym, kurwa, żołdakiem jebanym. Kurwa, wiadra? Chuj, tu tyle wiader stoi. Dalej. Dobra, gleba. Okej. Jeszcze raz. Od razu wziąć od trzeba lewy przycisk myszy wcisnąć, nie prawy. Jeszcze raz to będzie ten? Ja pierdolę, dobra. Szukasz! Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny. Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje. Zamknij się i daj mi klucz. Klucz. Gdzie ja go wsadziłam? Okej. Okay. No i tak to powinno od razu wyglądać, a nie. Naćpani jesteśmy troszkę. Marietta. No, całą rodzinę Loredo wymordujemy prawdopodobnie. Okej, okay, idziemy dalej. Napiszę dla pewności, bo wiecie. Różnie może być. Dobra. Idziemy dalej, nie? Ja ci dam skradanie. Dobra, ja nie mam czasu, kurwa. Płynik. Siemano. No tam się będę skradać, kurwa, nie ma czasu. Szukajmy to, co tu jest. No, tu trzeba klucza. Więc chyba będzie... Trzeba go znaleźć jeszcze, aczkolwiek kojarzę, że tutaj będą dość ciekawe chyba. Dość ciekawa rzecz tu będzie. Przeciążony? Aha, bo ja mam jakieś kurwa miecze te zjebane. Dobra, to czekajcie. Jeszcze mi nie jest niepotrzebne do niczego. Kurwa, kilof. Jak łopata, kurwa, chochla. Widzieliście chochla jako broń dodatkowa, nie wytrzymam. Dobra, idziemy dalej na górę. Zapiszmy.
Wow. Nie za dobrze nam idzie to skradanie. Tutaj. Klucz do wieży. To nie tędy. Tu też jest klucz potrzebny. Dobra. Oni w ogóle wszyscy mają te same fryzury, kurwa, niesamowite, nie? Dobra, kłem. Pyk. Dobra. No to odbijanie obrażeń jest takie kurwa OP, że dajcie spokój. No dawaj. Pięknie. Nie, no ten tu nic. 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 Potrzebujesz klucza, kurwa. No skąd mam wziąć klucz tutaj? W tej miejscowy. No dobra. Nie ma to chuj. Idziemy dalej. Na górę. No siemano. Uważaj! Nie, no kurwa. Ja pierdolę, to się trochę zajebałem w akcji. Co teraz to ci napierdolę, chłopie. Nie wyjdziesz stąd żywy. Jak uważasz? Zabij go. Niech zdycha. To Loredo, jaja się skurczyły. Elo. No dalej. Przycięło. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy. Dobra. Line blend jakiś w ogóle. Mogę wyjść stąd? Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Czekaj, czekaj. Myślisz, że ja mam czas? Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Nie Dobra. Mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Słyszałam coś. Za tymi drzwiami. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i zabierajmy się stąd. Dobra, dobra.
Aha, no tak, bo to trzeba najpierw z nią zagadać faktycznie. Dobra, dobra. Mordi. Nie zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę, elfką. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lammas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest... To dziecko ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem Ensid. No tak. Dobra, skąd ja mam wziąć klucz do tej skrzyni? O! Nie dam rady. Ja chyba... Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. No tak. Czyli dobrze, że ich załatwiłem szybciej. Tak to teraz bym się musiał z nimi pierdolić, widzicie? Dobrze zrobione. I tak muszę. O, a skąd wy się tu w takiej ilości wzięliście? Okej. Okay. Pięknie. Tak, tak, oni się tam jeszcze biją, ale my tu chcemy skorzystać z poczty królewskiej. Dokładnie. Ciekawe. No dobra, to ja chyba kurwa nie otworzę tamtej skrzynki po prostu. Trudno. Siemano. Chyba ostateczność już nadeszła, co? Vernon. Hello. Brać ich z głowy. Ci są twardzi, kurwysyny. Wszyscy chyba, co? Chyba wszyscy, pięknie. Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roche? A mieliśmy mały problem po drodze. No, jakbyśmy nie rzucili miecza Jorvetowi... No to absurdalne by było spotkanie go tutaj. No dobra, to będzie ciężka walka z tego co pamiętam. No bo... Rok jest dość toporny.
No właśnie. No a trudno. Nie musieliśmy tego wygrać, jakby co. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już. Nie zabiję cię, Roż. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie Roż. Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Kurwisyn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nieludzie. Starczy o Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Ves? Loredo nie żyje. Uratowałem Ves w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec. No i level upik. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Upsi. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Ano trochę. Szykujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tak, Jasker, to ty mnie zabrałeś. Tam tak. Właśnie na terenach zwanych Górnym Edir obozuje armia króla Henselta. Słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie Foltesta, przecichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Ciekawe czemu. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. Akt drugi, no tak. Pytanie, czy tutaj będzie zapisane, czy nie. To dopiero musiała być ja... Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Dobra. Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. Okej. Moi drodzy, zatrzymamy tutaj odcinek.
Znaczy zakończymy ten odcinek. A ja już was zapraszam na następny. Zatem wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym Wiedźminie 2. Trzymajcie się i cześć.